Siemanko, witajcie w mojej kuchni. Siemanko, kochani. Dzisiaj robimy sobie naleśniki z cebulą. I hamburgery z cebulą. To mamy tylko cebulę. Niech to będzie twój. Po parę z tego. Życie nie polega na tym, żeby nie popełniać błędów. Polega na tym, żeby potrafić je naprawić. Hello. Krzysiek, nie filozuj. To się nie chce przyczepić tutaj. Na filmach wyglądało to łatwiej. Zdecydowanie. H tam jest siódemki. Co? H. Bo wyłączyłeś ten kuchenkę. Bo postawiłeś na tym, na interfejsie. Naleśnika? Jaszek. Patelnię. Krzysiek znowu położył patelnię na... Nieprawda! To ja cię! A zaraz, mój jest nawet lepszy od twojego, tak jakby się zastanawiał. A co się z tym stało? Filozoficznie. Ma walory estetyczne. Jest mniej trywialny. Zachęca do specyficznego sposobu podania. Możesz podać go w sposób... takie chipsy, jak frytki. Muszę to opamiętować. Będę sprzedawał takie kostki lub paski. Będę z lodami podawał. Mam czystym z Nutellą. Co ty wymyśliłeś, Krzysiek? Biznes. Że będę robił naleśniki, co nie? Będę robił z nich takie kółka, mniej więcej jak takie kawałki ogórka. Czyli takie kółeczka, takie malutkie. Takie? I będę to sprzedawał za ciężkie pieniądze, a to będą tak naprawdę zwykłe naleśniki. No właśnie. Ale kurwa, przez całą zimę nie było tyle śniegu co dzisiaj. No. Coś czuję, że zaraz dostanę kosa pod żebra. Czekaj, podejdź do płota. Jeśli ty będziesz miał takiego pustego hamburgera, bo nie lubisz ani pomidora, ani papryki. Teraz mogłeś tak szarmansko, ale lubię ciebie, Agato. Ale ja kocham ciebie, Agato. Nie, bo mu ciebie się lubię. Schrupałbym. Weź ten pomidora. Pierścionek z cebuli wykryj. Co ty robisz? Wyjdziesz za mnie. To Krzysiek powinien pomidorem. Jaszek zgaszony. Jaszek, tutaj jest drążek, możesz się powiesić od razu. No. Nie, bo jestem na ciebie obrażona za boczek w Biedronce. I nie wiem, co mi w zdaje. Co on robi? Skarbie, odrzuciłaś moją miłość. To już nie ma sensu. Weź to zamknij. Mamy gdzieś ten... Wow. Teraz się najem samą masztanką. Co będzie? Zawolili buty specjalnie, żeby tam wyjść, czy by razu już skarpetkę? Klapka. Skroję, nie wiem. Co? A przy okazji skroję jeszcze. To robicie. Nie róbcie tego. Ale smażycie. Jeszcze. Ale tam to zje. Chcecie, żeby Jaszek umarł? Pokażcie mi tego boczka. Ja go zaraz skroję. Nie pamiętam, Jasiek, który jest twój, ale chyba ten najmniejszy. Ten z pomidorem. To jest takie przykre. Co byś stała i kogoś dźgnąć nożem, na którym masz na full nałożone te kawałki boczku? Boczek by spadł. A hamburgery są już gotowe? Kto dał tutaj pomidora? Jakiego pomidora? To papryka. To papryka. Ej, spróbuj. Jeszcze nigdy się to tyle nie działo. Nigdy nie patrzę, że... A hamburgery są już gotowe, czy jeszcze masz jakąś większą? No jest jeszcze to dużo. Trzeba się zaraz zmieszać. Tylko, że nie zmieszczą się obie. Tak, o, nie dosypaliśmy do tego kukurydzy! Czekaj, a tam nie ma? Tutaj jest, czekaj, ja ci ją umyję. Proszę, Krzysztof, jak chcesz? Gnarnie. Krystian! Pokażę ci najbardziej informatyczny sposób cukrowienia sera. Co tam robisz? Trzepię. Wow! Oprócz tego, że z***ałem w ścianę, bo nie zmieniłem nic. O f***a, wysypało się. Spokojnie, spokojnie. Easy, ale... easy. Dokładnie. Tam jest kurczak? Tak? Nie. A, to jest boczek. O nie, to jest ostra. Nie, nie. Spokojnie. Wiem, co robię. Jeżeli zjedliście wtedy tego kurczaka w śmietanie, to też znacie. Ten kurczak w śmietanie był cudowny. No właśnie.
to na końcu. W sumie, weź dodaj tu jajko. Będzie wygląda okej. Okay. Jakby ktoś się pożygał do tego, czyli dobrze. Znęcanie się za waszymi kotami nie ma sensu. Czemu? No tak, żygi, ale pachnie nieźle. No ale można oszczyptę soli tak. Czym jest oszczypta? Oszczypta? No. A mam do tego. Dobre burrito smakuje dwa razy. Zmiękczy trochę jeszcze. Jak jest w ludzkiej stonoze. Ty macie kasło do krwi? Ja jeszcze nie zjadłem. Właśnie, przed zjedzeniem tego, znaczy nie, po zjedzeniu tego, obejrzcie bardzo dokładnie filmik. Okej. Okay. Oni nie wiedzą, ale nawaliłem do tego sosu. Ej, przynieście sobie jakieś, jeżeli chcecie jakieś dodatkowe składniki czy coś. Czy to jest k***a pieczarka? Ulepimy dziś bałwana. Co dzisiaj przygotowałeś? Naleśniki z żygowinami. Na deser bakasura. Grzyby syropowe. Hej, chyba znalazłem naleśnika Krzyśka. No. Jestem gotowy tam pikuły. O co? Ale są tak cudowne te naleśniki. Możesz zjeść za mnie, Jasiek.